Dzień dobry. Rozpoczynamy mój ulubiony dzień w tygodniu i kolejny dzień Vlogmasa. Dzień dobry. Jest sobota, godzina mniej więcej 7:30 rano i ja dzisiaj idę do pracy tak oto i tak oto, ponieważ mamy taki dzień robienia świątecznych zdjęć w szkole i każdy miał się przebrać mniej więcej w coś świątecznego, jakiś świąteczny akcent, tak więc to jest mój świąteczny akcent i będziemy robić dzisiaj zdjęcia. Nawet skarpetki się wpisują w mój dzisiejszy outfit. Dzień dobry, w sobotę 19 grudnia. Ja właśnie wróciłam do domu z pracy. Jest godzina, żeby was nie skłamać, 13:59, prawie 14. Także ja wróciłam i teraz zabieram się za jakieś porządki, bo jeszcze praktycznie nic nie jest na święta ogarnięte. To znaczy do nas i tak raczej nikt nie przychodzi w święta, no ale wiadomo, żeby mieć chociaż z grubsza ogarnięte, żeby się miło odpoczywało w tym czasie. Także plan na dzisiaj to jest sprzątanie, ale zanim to zrobimy, to mam jeszcze do otworzenia dzisiejszy kalendarz. Mamy 19, 19 jest tutaj. No to znowu jakieś kwadratowe pudełeczko, więc na pewno coś okrągłego w środku. Albo kwadratowego w sumie, kto wie. Dobra, i tutaj mamy w 19 taki prasowany puder. Wypróbuję sobie go któregoś dnia, żeby zobaczyć, czy odpowiada mi kolor, bo on chyba troszeczkę daje kolor, ale jest jasny, a ja mam jasną, bladą cerę, więc wydaje mi się, że będzie pasował. Czy jest tu jakiś numer, jaki to jest odcień? Chyba tu nic takiego nie ma, także pokażę wam tylko na zbliżeniu. Tak więc tak wygląda numer 19. Ja uciekam do sprzątania, więc do zobaczenia później być może, a może nie. Zobaczymy. Tutaj mamy kolejne zamówienie z taniej książki. Co prawda, jedna książka jest na prezent, na święta, ale druga jest dla mnie. Zaraz wam ją pokażę, bo w sumie, tak wiecie, zamawiałam tą książkę na prezent i mówię, kurczę, no bez sensu zamawiać jedną książkę. A nie chciałam zamawiać nic z takich książek, które podawałam na liście dla bliskich, bo nie wiem, co jeszcze dostanę pod choinkę, więc zamówiłam jedną książkę tak w sumie spontanicznie. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. A ta książka to 9 dom Leigh Bardugo. Ostatnio zostało ogłoszone, że w kwietniu na chyba Netflixie wychodzi serial z uniwersum Grisha i... Tak? Uniwersum Grisha? Tak to się nazywa? Grishaverse? I ja właśnie bardzo chciałabym przeczytać tę trylogię Grisha, czyli Cień i Kość. Nie pamiętam tych kolejnych tytułów, bo one się później zmieniały, było inne tłumaczenie. No ale wiecie, o co chodzi. Ale nie kupiłam sobie właśnie tamtych książek, ani nawet pierwszej części, bo boję się, że po prostu się zdubluję, bo to właśnie było na mojej liście i że dostanę pod choinkę. Jeżeli nie, to najwyżej kupię sobie później. Też wiem, że są na Legimi, także jak coś nie będzie problemu. No i stwierdziłam, że może w takim razie 9 dom Leigh Bardugo. W sumie za wiele o tej książce nie wiem. Wiem tyle, że jest to książka chyba taka bardziej dla dorosłego czytelnika, to chyba nie jest młodzieżówka. Także zobaczymy. Jeżeli mieliście już okazję czytać tę książkę, bo ona była dosyć popularna też w wersji angielskiej, widziałam chyba, kto się recenzował, nie wiem, czy nie bestsellerki, możliwe, że tak, to dajcie znać koniecznie, co myślicie o tej książce. Zrobił kebaba z tofu. Pakuję sobie ostatnie prezenty dla Krzysia, bo on też w drugi dzień świąt ma urodziny, a w dodatku w tym roku są to urodziny 30. Tak więc mam dla niego kilka prezentów, no i przyszłam do rodziców je zapakować. A w telewizji leci sobie Ania z Zielonego Wzgórza, którą oglądam. Teraz z nagrywania wyłączyłam dźwięk, ale normalnie sobie leci z dźwiękiem oczywiście. No do tego pudła to chyba się nie zmieścisz, kochana. Thank you.
Jeszcze musimy otworzyć kalendarz. Dzisiaj jest 20 grudnia. 20 jest tutaj. Dobra. A, coś nie mogę wyjąć z tego 20 okienka. Okej, mamy 20. Otwieram i za chwilkę do Was wracam z zawartością. A w okienku numer 20 kolejny płaski pędzelek. Fajnie, na pewno się przyda. No i fajnie, że one są takie właśnie malutkie. To będzie ją łatwiej zabrać właśnie na jakieś wyjazdy. Bez problemu zmieszczą się do kosmetyczki. A ciekawe, co ma dzisiaj w swoim kalendarzu Krzyś. Otworzę chyba dzisiaj za niego. W ogóle, jak on to otwiera? To jest tak już poniszczone całe to pudełko. Masakra. 20, gdzie jest? Wczoraj otwieraliśmy 19. Mi się wydaje, że chyba 20 otworzyliśmy na początku przypadkiem zamiast dwójki, więc tak, tu była 20. I ona była otworzona, także teraz musimy otworzyć to, co było w dwójce. O, a w dwójce coś fajnego. Chyba olej do brody. Tak, olejek do brody. Także fajnie. Zaraz zobaczę, jak pachnie. Cześć, ja właśnie skończyłam czytać swoją pierwszą książkę w grudniu, a była to książka Drogi Edwardzie, Ann Napolitano. I jest to książka, o której Wam już wspominałam. Opowiada ona o katastrofie lotniczej, w której giną wszyscy pasażerowie z wyjątkiem 12-letniego Edwarda, to znaczy wszyscy, mam też na myśli jego najbliższą rodzinę, to znaczy rodziców i brata. Ale są wśród pasażerów również inni ludzie, którzy są wspomniani na kartach tej książki. I my obserwujemy to, jak Edward później radzi sobie z traumą po katastrofie, jak dorasta, no bo jednak w chwili katastrofy ma 12 lat, a książka kończy się chyba kiedy ma 18, kiedy wybiera się na studia, z tego co kojarzę. Tak więc mamy szansę obserwować takie jego dorastanie właśnie w cieniu tej katastrofy lotniczej. I to, co jakby podoba mi się w tej książce najbardziej, to jest to, że mimo tematu, jaki podejmuje, mimo tego, że jest to ogromna tragedia, autorka napisała to w taki sposób, że nie jest to w żaden sposób tkliwe, nie jest to jakiś taki, wiecie, tani wyciskacz łez, nie jest to napisane po to, żeby tak manipulować właśnie czytelnikiem, żeby wywołać w nim konkretne emocje. Ta książka jest napisana bardzo pięknie, naprawdę styl pisania jest taki bardzo, chciałabym powiedzieć, elegancki, jeżeli to ma jakikolwiek sens, bardzo dobrze się to czyta. A oprócz tego ta powieść jest taka lekka, mimo, no właśnie, to jest taki trochę paradoks, pomimo tego, że podejmuje tak ciężki temat, to czyta się ją tak w pewien sposób relaksująco, nie wiem jak to ująć, ale czyta się ją bardzo dobrze. Ona ma taki niesamowity klimat, który po prostu nas zatapia w tej powieści. Nie będzie to może coś, co trafi do topki moich ulubionych książek tego roku, nie będzie to może książka, która jakoś strasznie zapadła mi w pamięć, ale naprawdę bardzo dobrze spędziłam przy niej czas i uważam, że jest świetnie napisana. Naprawdę widać bardzo dużą taką wrażliwość autorki, która zresztą przy pisaniu tej książki inspirowała się prawdziwymi katastrofami lotniczymi. Jedną z nich była katastrofa lotnicza linii Air France, a druga Afrikia Airways, chyba tak się ta linia lotnicza nazywa. I ona tam później w podziękowaniu pisze, że właśnie tą książką chciała oddać w pewien sposób hołd tym zmarłym pasażerom, którzy zginęli w tych katastrofach. No i to wydaje mi się, że jej się bardzo dobrze udało, bo tak jak mówię, właśnie ta książka nie jest napisana pod kątem tego, żeby wywoływać konkretne emocje, tylko jest napisana z bardzo dużą dozą takiej subtelności, wrażliwości. Naprawdę bardzo mi się podoba styl, jakim pisze Ann Napolitano. I muszę zobaczyć, czy ona napisała jakieś inne książki, bo no, zaintrygowała mnie, muszę powiedzieć. Naprawdę jest to taka autorka, której z chęcią przeczytałabym więcej książek. Tak więc polecam Wam tę książkę z takim zaznaczeniem, że nie będzie to może coś, co totalnie przewróci Wasz czytelniczy świat, ale taką książkę, którą naprawdę bardzo dobrze się czyta. Jest to literatura piękna, ale nie, ale taka wartościowa, wydaje mi się, taka naprawdę, z której można czerpać dużą przyjemność. Sam Edward jest też bohaterem, który nie irytuje, to jego podejście właśnie do tej tragedii nie jest takie, wiecie, to nie jest tak, że wszystko się skupia na nim, że on robi z siebie taką ofiarę, wręcz przeciwnie, on próbuje dalej normalnie żyć. Oczywiście to piętno, to brzemię na nim ciąży, no trudno, żeby nie ciążyło. Natomiast jest to przedstawione w taki bardzo wyważony sposób. A nie wiem, mnie się ta książka bardzo podobała, oceniłam ją na 4 gwiazdki na 5, tak więc jest to dość wysoka ocena. Jeżeli Was to interesuje w jakikolwiek sposób, to zachęcam, bo warto. Przy okazji, korzystając z tego, że już rozstawiłam ten aparat na statywie, to pożegnam się, bo to już będzie ostatni klip tego vloga, ja zaraz spróbuję go zmontować i mam nadzieję, że uda mi się go wrzucić na czas, to znaczy 21 grudnia. W poniedziałki pracuję do późna, to znaczy wracam do domu po 20, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić rano przed pracą i będziecie mieć film jakoś właśnie po południu, około 14-15, może uda mi się to zrobić. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, a zostały nam chyba już tylko 2 vlogmasy poza tym. Ten jest trzeci, tak mi się wydaje, także już naprawdę bardzo niewiele. Ale od razu po vlogmasach zabieram się za nagrywanie tych filmów podsumowujących, także do końca grudnia na pewno będzie się sporo na kanale działo. Cześć!